Są to ogólnopolskie zawody, otwarte, także są zawodnicy z Polski i z zagranicy. Każdy może wziąć w nich udział. Amatorska Liga MMA jest to najstarsza i największa cyklicznie, najdłużej rozgrywana Liga MMA w Europie. No a Liga Brazylijskiego Jiu-Jitsu to są najwyższe prestiżem u nas zawody w brazylijskim jiu-jitsu. Dzisiaj akurat jest edycja no-gi, czyli bez kimon. Bardzo wysoki poziom, sporo zawodników, sporo walk, jak widać. Każde zawody z ligi są brane pod uwagę. Przyjeżdżają trenerzy kadry, przyglądają się zawodnikom. Wiadomo, że każde zawody są punktowane. Tak samo w amatorskiej lidze MMA z każdych zawodów wybieramy takie perełki, które potem są brane do kadry. Dysponujemy halą sportową o wymiarach olimpijskich 24x44, więc można tutaj zmieścić oktagon, można zmieścić mat, można jednocześnie rozgrywać zawody MMA i jiu-jitsu. I to jest tego typu właśnie obiekt, gdzie są również trybuny dla kibiców. W tym przypadku mogą pomieścić około 300 osób, bo kibice, jak widać, dzisiaj dopisali i bardzo chętnie w tego typu wydarzeniach jak zawody MMA uczestniczą. Czy ta współpraca z prezesem Tomaszem Knapem jest już stała? Raz. Tak, ta współpraca ma już swoją tradycję. Współpracujemy od 5 lat. Kilku zawodników z terenu gminy Bożęcin przed laty ćwiczyło w klubie Fightman. To są zawodnicy, którzy dzisiaj mają już bardzo bogaty dorobek. Patryk Rogusz, Joanna Kuska, Nikodem Ziółko to zwycięzcy wielu zawodów, jednocześnie mistrzowie, wicemistrzowie Polski. Zawodów na zawody jest coraz więcej dobrych naprawdę zawodników, którzy reprezentują poziom, można powiedzieć, już zawodowy na tych amatorskich zawodach. I co jedne zawody kolejne jest coraz wyżej właśnie z umiejętnościami i poziomem. Dzisiaj mamy Almę chyba 110, ja zaczynałem na Almie z numerem 12. Tych Alm przewinęło się mnóstwo. No, moja przygoda ze sportami walki zaczęła się właśnie od tych zawodów Almy. I była kontynuowana tam przez kilkanaście zawodów, czy nawet więcej, ponieważ jestem multimedalistą zawodów krajowych i międzynarodowych. Walk na amatorskiej lidze miałem około 80-100, nie jestem w stanie policzyć. Dzisiaj też również startowałem na zawodach, zdobyłem złoto po jednej walce, no niestety nie było więcej przeciwników. No zawody ogólnie, no bardzo wysoki poziom, coraz lepszy, mamy bardzo dobrych zawodników w Polsce, prawda, i w MMA, i w brazylijskim jiu-jitsu, można tutaj pooglądać eleganckie walki. W Bożęcinie jesteś po raz kolejny. Tak, startuję w Bożęcinie już od 2 lat, no pierwszy raz udało się zdobyć złoty medal, także jestem bardzo zadowolony.